za waszą sprawą zmieniłem troszeczkę szablon, żeby wam było wygodniej oglądać i wspominać czasy właśnie z Game Boya Color. Uciąłem również te czarne paski, żeby nie były widoczne, tak jak ja tutaj widzę na Nintendo 3DS-ie. I to jest ostatni odcinek, który nagrywam przed wyjazdem. Dlatego chcę sobie tutaj złapać Pokemona, żebym mógł w międzyczasie sobie wytrenować ich poziom, podwyższyć. Hej, masz Pokemony, walczmy więc. No i z nim przegrałem ostatnio. I w ogóle nie zapytałem was o jedno. Pokemon Yellow, robimy Nuzlocke Challenge czy nie? Napiszcie w komentarzach. Nuzlocke Challenge czy normalnie? Poprzednio było ciekawie. Teraz już bez spiny. Co tydzień jeden odcinek w poniedziałek. Pokedziałek. Jak to kiedyś Dark Archon wymyślił. Nie udało się. I ósmy poziom. Thunder Wave'a poznaliśmy. No i ma Caterpie. Zobaczymy, jak ten Thunder Wave się sprawdza. Tak. Tylko tyle, że jest przeciwnik sparaliżowany. No to używamy Thunder Shockiem do końca. Pokonany. No nie, niemożliwe. 70 hajsów za wygraną. I sprawdzę tylko w plecaku, czy nadal mam jednego Pokebola. Tak. Dlatego jednego Pokemona mogę jeszcze złapać. Jak będzie Caterpie, to próbujemy. Jedziemy. Na trzecim poziomie. Tylko żeby go ten atak nie znokautował. Jest. Czy Thunder Wave tylko paraliżuje? Jeśli tak, to jeszcze go sparaliżujemy. I teraz mamy dużą szansę na jego złapanie. Palce skrzyżowane. 2, 3. Jest! Caterpie został złapany. Wpis do Pokédexu. Caterpie, robak. Tłumaczymy jego opis. Jeśli dotkniesz jego czułek na jego górze, na jego głowie, tych dwóch, wydobędzie się okropny smród, który go broni. Ciekawie. Czy chcemy go jakoś nazwać? Nie. Zostajemy przy normalnie. Przy normalnej. No i tak oto nasza drużyna powiększyła się. Mamy już tutaj Pikachu, który ma 666 punktów doświadczenia. I Caterpie, który dołączył do naszej drużyny. Jest sparaliżowany, ale to nic. Jaki ma ataki? Tackle? No dobra. Przydałoby się wrócić do centrum Pokémon i uleczyć Pokémony. Będę grał teraz bezpieczniej. Jeszcze nie wiem, czy chcecie, żebym zrobił w końcu ten Nuzlocke Challenge, czy nie. Musicie mi napisać w komentarzach. Jeszcze z nią nie rozmawiałem. Rom? Co to znaczy? Można znaleźć wiele rodzajów Pokemonów. Jest też również wiele typów w lesie Viridian. Viridian Forest. Z jednej strony to fajnie, że w Polsce były przetłumaczone nazwy miast na inny język, a z drugiej strony nie, bo była taka nieścisłość. W piosence Jan Fradek śpiewał w drodze do Viridian City, a my nie mieliśmy Viridian City w ogóle. Mieliśmy raczej przetłumaczoną nazwę, tak samo Pallet Town, Alabastia. Dobra, leczymy Pokemony. Zobaczę, czy mogę kupić jeszcze jakieś Pokebole.
Jeśli tak, to bym złapał z chęcią coś. PJ-a może? Na początek. Dziękujemy, twoje Pokémony. Siły do nowy. Teraz możemy iść na zakupy, bo paczkę już dostarczyliśmy do profesora Oaka. Zobaczymy, co możemy kupić. Pokébole. To jest najważniejszy zakup. Zaraz, ile możemy maksymalnie kupić? Jeszcze chciałbym, żeby zostało nam na napój. Kupimy 6. Dobrze, to poobliczyłem. Kupimy 1 napój. I w razie czego... Antidotum na zatrucie, prawda? Przyda się mieć w plecaku jedną sztukę. Jeszcze porozmawiamy z nimi, może się czegoś dowiemy. Ten sklep nareszcie ma trochę napojów na stanie magazynowym. Wow, tutaj jest pełno rzeczy do kupienia. Ten sklep sprzedaje również uleczenie paraliżu. Porozmawiamy z resztą osób. Musisz wiedzieć, że są dwa rodzaje robaków Pokémon. Caterpie jest trujący, ale Weedle też. Musisz uważać na ich trujące żądła. Fiu, próbuję zapamiętać wszystkie moje notatki. Siostra chce... Pomaga mi chyba? Czy coś takiego? Okej. Bądźcie pewni, że przeczytaliście wszystko, co jest na tablicy napisane ostrożnie. Tablica opisuje statusy Pokémonów podczas walk. Mamy uśpienie. Pokémon nie może atakować, kiedy jest uśpiony. Zostaje uśpiony nawet po walce. Użyj obudzenia, aby go obudzić. Poparzony. Redukuje moc i jego szybkość. Dodatkowo zadaje obrażenia. Pokémon poparzenie znika po walce. Użyj Burhila, aby go uleczyć. Jeśli Pokémon jest zamrożony, nie może się ruszyć. A, czyli poparzony też zostaje nawet po walce. Tak samo zamrożony też po walce. Zatruty również. Antidotum na niego działa. I sparaliżowany też nie może atakować czasami. Uciekamy. Wszystkiego dowiedzieliśmy się o statusach, jakie mogą posiadać Pokémony. Dobrze jest mieć przy sobie kilka Pokémonów. To byliśmy już? Nie? Mój tata uwielbia też Pokémony. Chodząc, możemy... Łatwo jest nazwać Pokémony. Dobrze jest nazwać Pokémony, ponieważ wtedy można łatwo zapamiętać ich nazwy. Kiedy chodzę na zakupy... Nie, co tam powiedział? Czy chcesz, żebym ci pokazał jeszcze raz, jak łapać Pokémony? Dobra, tym razem patrz uważnie. No, to pokaż. No, udało mu się złapać tym razem Rattatę. Wszystko, co potrzebujesz, to najpierw osłabić Pokémona, którego chcesz złapać. I tu mamy, co tu jest? Sala. To jest sala, ale ona jest zamknięta. Ciekawe, gdzie może być lider. Kogo spotkamy w tej wysokiej trawie? PJ? Uda się złapać czy nie? Pewnie nie, bo jego... albo nie, zmienimy Pokémona na Caterpie. I błąd jaki Ash popełnił... Ups. Ash popełnił, wystawiając Caterpie kontra PJ. Tak prawie przegrał. Ciekawe, czy ja też prawie przegram? Zaraz zobaczymy. Tak. Zrobimy poświęcenie, że jeszcze raz zaatakuję, a po prostu złapię. Dobra, 10 minut. Szybko.
użyjemy następnego Pikachu i użyjemy paraliżu Thunder Wave'a. Szybko, szybko. Jest sparaliżowany i rzucamy Pokébolem. O, wyskoczył. Jeszcze raz rzucimy. Z dwa, trzy. Kurde. Tak się nie da. Ja go pośliskim pokonam. Mówiłem. Dobra, mój plan jest taki. W następnym... W dalszej części ja złapię jeszcze jakiegoś Pokemona i wytrenuję te, które mam przy sobie na maksa, a wy mi dajcie znać, czy Nuzlocke, czy normalnie. Odbiorę jeszcze tego eventowego Mew, jak będę w tym Londynie na tym festiwalu Pokemon i zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, na razie.